Wiadomości z gminy Orzysz, wojskowej stolicy Polski. Z kamerą zawitamy do środowiskowego domu samopomocy, a także powiemy o podwójnym święcie 15 Mazurskiego Batalionu Saperów, dekanalnym spotkaniu młodzieży w Orzyszu, sesji Rady Miejskiej, a w niej zmiana nazw ulic w Orzyszu, drugim turnieju badmintona o Puchar Burmistrza Orzysza, otwarciu sezonu turystycznego w gminie Orzysz, o KS Śniardwach pędzących jak czołg w meczach klasy okręgowej. Zapraszam na materiał. W środowiskowym domu samopomocy w Orzyszu pensjonariusze w serdecznej atmosferze biorą udział w zajęciach informatycznych, krawieckich, tanecznych, wokalnych, warsztatach plastycznych, z rękodzieła, gastronomicznych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Że mi lepiej tu jestem w domu, to na pewno to mogę powiedzieć. A w wolnych chwilach grają w bocce. 21 czerwca w naszym domu zostanie zorganizowane pierwsze orzyskie spotkanie środowiskowych domów samopomocy, na które zaprosiliśmy SDS-y z okolicznych miejscowości. Liczymy na to, że uda nam się ta impreza i będziemy mogli ją powtarzać również w kolejnych latach, na które już serdecznie dzisiaj Państwa zapraszamy. Kuracjusze środowiskowego domu samopomocy przygotowują się do czwartego przeglądu kultury ludowej, który odbędzie się w Nowej Wsi Ełckiej. Orzeszanie zaprezentują prace plastyczne wypalane na drewnie przez pana Andrzeja i pana Michała, taniec ludowy w wykonaniu pani Lucyny i pana Bogdana oraz aranżacje wokalne znanych przebojów w wykonaniu pani Ani, pani Marioli i pana Rafała. Brawo. 21 kwietnia 15 Mazurski Batalion Saperów obchodził swoje święto, które połączone było z obchodami Dnia Sapera. Dowódca 15 Brygady Saperów, podpułkownik Robert Kamiński, rozpoczął obchody meldunkiem gotowości pododdziału złożonym dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej generałowi Jarosławowi Gromadzińskiemu. Na placu apelowym kompleksu Koszar w Orzyszu znaleźli się żołnierze 15 Mazurskiego Batalionu Saperów, 15 Brygady Zmechanizowanej, Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, młodzież i dzieci jednostek szkolnych oraz przedstawiciele samorządów, m.in. z Ełku, Pisza, Białej Piskiej oraz Orzysza. Wojny, bitwy się kończą, a wy nadal pozostajecie w służbie. Po wyróżnieniach listami gratulacyjnymi oraz pamiątkowymi odznakami batalionu, defilada pododdziałów zakończyła oficjalne obchody, po których nadszedł czas na gruchówkę i zwiedzanie sprzętu wojskowego. 22 kwietnia Hala Mosir była świadkiem spotkania młodzieży z dekanatu Biała Piska. Zespół wyrwany z niewoli hip-hopowymi dźwiękami i ewangelizującymi tekstami wprowadził w modlitewny nastrój młodzież, ale i także starszych chrześcijan przybyłych na to spotkanie. Po koncercie grupa modlitewna Naar, która głosi Boga innym młodym ludziom, przeprowadziła modlitwę o uzdrowienie, dzięki której kilka osób z sali zostało całkowicie wyleczonych ze swoich cielesnych schorzeń i dolegliwości. 26 kwietnia odbyła się 38. sesja Rady Miejskiej w Orzyszu. Zasadnicza część obrad składała się z przedstawienia sprawozdania za rok 2016 z funkcjonowania spółek Zakładu Energetyki Cieplnej kierowanego przez dyrektora Władysława Pszczółkowskiego oraz Zakładu Usług Komunalnych zarządzanego przez dyrektora Grzegorza Sobotka. Następnie burmistrz poinformował o przebiegu prac adaptacyjnych byłego hotelu Mazury na potrzeby ratusza. Został opracowany projekt inwentaryzacyjny oraz projekt zamiany tego budynku na budynek użyteczności publicznej. Wykonana została dokumentacja techniczna na termomodernizację budynku, co umożliwiło nam złożenie wniosku do funduszy unijnych. Złożyliśmy ten wniosek na kwotę 2 miliony złotych. W części uchwałodawczej radni podjęli decyzję w sprawach m.in. zmiany nazw ulic w Orzyszu. Radni przychylili się do przedstawionych przez Urząd Miejski nazw ulic, zastępując komunistyczne nazewnictwo. Ulica Cierniaka zmieniła swą nazwę na Ogrodową, a ulicę 22 lipca podzielono na dwie części, ratuszową od ulicy Ełckiej do skrzyżowania z ulicą Michała Kajki. Dalsza część ulicy będzie nosić nazwę Zielona.
29 kwietnia na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się drugi turniej badmintona o Puchar Burmistrza Orzysza. Wśród gimnazjalistek triumfowała Zuzanna Dyguda, a wśród gimnazjalistów Mateusz Błachowicz. W kategorii Open kobiet wygrała pani Małgorzata Lewczyk, zaś w kategorii mężczyzn nie miał sobie równych pan Mariusz Krasiński. Sezon turystyczny w gminie Orzysz rozpoczął się imprezą w Nowych Gutach, zorganizowaną przez Urząd Miejski oraz hotel Marina Śniardwy. Było tanecznie, śpiewająco i smacznie. Formacja taneczna Maxing Break oraz Maxing Junior zaprezentowała choreografię wymyśloną przez twórcę i lidera grupy Danielca Bańka. Fani grupy dostrzegają postępy taneczne, zwłaszcza wśród najmłodszych tancerzy trenujących w środowiskowo-opiekuńczej świetlicy w Orzyszu. W międzyczasie pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzili kilka konkurencji sportowych dla publiczności. Można było wystartować z paserze farmera. Przy biegach w workach zdobywając nagrody rzeczowe oraz liczne upominki. Uplasował się Kosiński Patryk. Dom Kultury przedstawił swój nowy produkt muzyczny, zespół RZ oraz znaną orzyską artystkę Anię Zezik wraz z zespołem. Do bawiących się mieszkańców i turystów dołączyli także żołnierze wojsk NATO, których wszystko zachwycało, włącznie z cukrową watą. Piłkarze KS Śniartw przez rundę wiosenną pędzą jak czołg, nie przegrywając ani jednego meczu. Ostatnie spotkanie wygrali na wyjeździe z Kresowią w Górowie i Ławieckim 4-2. W sobotę 6 maja do Orzysza przyjeżdża drużyna Wilczek-Wilkowo, która w rundzie jesiennej wygrała u siebie z drużyną Śniartw 1-0. To wszystko w ostatnich wiadomościach kwietnia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.